Dobry wieczór, Karolina Romaniuk, TV Reklama. Obok mnie Kuba. Kajfasz. Kuba Kajfasz. Powiedz mi, skąd się wzięła ta ksywka? Tak jak już wspominałem tam w trailerze, to po tacie zostało tak, no nie? Bo tam znajomi tam mówili, że najpierw zdjęli diabła z kościoła w Szalowie, potem mój tata się wyprowadził. No i tak zostało po nim to. Czyli twój tata miał taką samą ksywkę? Tak, tak. To właśnie jest przypadłość po nim. To nie powinieneś mieć Kajfasz Junior? No, nie wiem, no, nazywają Kajfasz, bez junior. Bez junior. Dobrze, powiedz mi, skąd w ogóle pomysł na Gromdzie? A, przypominam, że jesteśmy właśnie po ważeniu Gromda 14. Powiedz nam, kogo wylosowałeś? Moim przeciwnikiem będzie Paris, też chuligan. Jestem zadowolony. Będziemy mogli pokazać, że chuligani jednak walczą do końca i że nie odpuszczamy. Byłam na poprzedniej Gromdzie i widziałam, że Parisowi się nie powiodło zbyt dobrze. No tak, Paris przegrał z Wazylem. Tak samo ja też swoją pierwszą walkę na Gromdzie przegrałem z Simonem. Ale to sport. Tutaj jeden wygrywa, drugi przegrywa. I trzeba się z tym liczyć. Tak, oczywiście. I trzeba umieć też przyjąć porażkę godnie, moim zdaniem. Bo ten, kto nie umie przyjąć porażki, no nie powinien brać udziału w takim wydarzeniu, bo tutaj trzeba szanować ludzi, którzy tutaj przychodzą, bo zostawiamy zdrowie, bo to kochamy i ludzie mają co oglądać, nie? A ty umiesz przyjmować porażki? Na początku, gdy byłem młodszy, wiadomo, że sprawiało mi to jakąś trudność, ale wiadomo, troszkę tam chyba dojrzałem i każda porażka to szczeble sukcesu teraz, tak na to patrzę. Na początku pewnie wchodzi lekko na ego, a później zaczynasz się uczyć i rozumieć, że jednak porażka tworzy sukces, prawda? No właśnie, dokładnie. W samo sedno trafiłaś. Ja też tak na początku swojej tam drogi robiłem dużo głupot, ale potem jakoś tam myślałem nad tym i starałem się żyć troszkę inaczej. No i co? No i to owocuje w przyszłości, nie? Jak sport odmienił twoje życie? No sport odmienił moje życie o 180 stopni po prostu. Ja byłem uwikłany w narkotyki, z rodziną straciłem praktycznie kontakt, zacząłem ćwiczyć i wszystko zaczynało się układać. Czyli zacząłeś od siłowni normalnie, czy nie, od razu od sportu walki? 17 lat miałem, gdy zacząłem trenować boks. Tylko że no, trenowałem tak pół roku, się wziąłem za siebie i trenowałem, potem poznałem tam kolegów i troszkę zaczęło się źle dziać, bo zacząłem właśnie brać narkotyki i potem były inne rzeczy. No i tak trafiłem do więzienia. W więzieniu od nowa zacząłem ćwiczyć, tam w więzieniu przewartościowałem swoje życie. Stwierdziłem, że nie chcę spędzić tam więcej czasu. No i co, tam na nowo poznałem sport w sobie i go rozwijam i będę robił wszystko, żeby on się dalej rozwijał, żeby być coraz lepszym sportowcem, żeby móc też swoją wiedzę potem przekazać komuś, żeby móc też nawet zarabiać z tego pieniądze, nie oszukujmy się, bo to jednak po to tu też jesteśmy, żeby jakoś z tego zarabiać, z tego, bo to kochamy, no nie? Chyba nie ma nic piękniejszego w życiu niż zarabiać z tego, co się kocha. Tak, dokładnie. No, tak jest moje zdanie. To jest taki chyba, można powiedzieć, sukces właśnie w życiu, że potrafić zarobić pieniądze z tego, co się kocha. No tak, no dla mnie to jest najpiękniejsze, co może być. Wiesz, gdyby mi ktoś 2 lata temu powiedział, że ja będę stał w tym miejscu, to bym go wyśmiał i powiedział mu, no co ty chłopie, a widzisz, marzenia się spełniają i trzeba walczyć i trzeba dążyć do nich i realizować, bo ten, kto nie ma marzeń, moim zdaniem jest biedny. Bardzo trafne spostrzeżenia. Nie było cię, byłeś w zakładzie tak karnym. Tak. Ile czasu? 2 lata, 2 miesiące. I po jakim czasie trafiłeś na taką refleksję, że kurczę, wracam do sportu, biorę się za siebie? Wiesz, co w sumie to od razu jak tam trafiłem, gdzieś tam doszło do mnie, że ogólnie mój kontakt z rodziną zawaliłem całkowicie i tam mocno przewartościowałem właśnie te rzeczy, które robiłem źle i starałem się tam zreflektować i teraz, no i co zaowocowało. Mój tata będzie jutro na walce, cieszę się niezmiernie z tego, bo szczerze mówiąc nie spodziewałem się, że przyjedzie, a przyjedzie i chyba nie ma nic lepszego dla mnie niż to, że on obejrzy to na żywo. Czyli wasza relacja się poprawiła, czyli całe życie ci się tak naprawdę zmieniło. Tak, 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 całe życie. No też zmieniło się o 180 stopni, chłopaka gdzie i w ogóle nie miał gdzieś tam celu w życiu, perspektyw na życie. Teraz odnalazłem cel, odnalazłem siebie w tym wszystkim, bo jak pierwszy raz tutaj przyjechałem, tak popatrzyłem, wszedłem tutaj i mówię, kurwa, to jest to miejsce, w którym chcę być. Poczułeś ten klimat, tą energię Gromdy? Tak, tak. Poczułem, że to jest miejsce, do którego pasuje, gdzie fajnie właśnie tutaj wszedłem i mam nadzieję, że teraz wygram walkę i że będzie tylko szło w lepszą stronę. Od samego początku Gromda była na twoim pierwszym planie?
Ogólnie, bo ja wywodzę się z boksu, bo zacząłem boksować. No i jeśli tutaj tam brałem pod uwagę walki właśnie na gołe pięści, czy tam, no to, to była gromda. I też lubię boksować. Miałem też kontuzję nogi i to też przez to wybrałem boks jednak na gołe łapy, a nie tam jakiś full contact czy coś. A jak się czujesz w rękawicach? W rękawicach? Jeśli mam być cztery, to czuję się gorzej niż bez. No właśnie, wiele osób z gromdy mówi, że rękawice nie, to jakby po prostu jakby coś, wiesz, przeszkadzało. No, no tak, tak, dokładnie, bo tutaj jednak znasz obrys swojego ciała, nie? A jednak zakładasz rękawice, ona jest jednak gruba, no nie? No tak. I jednak to zmienia troszkę w głowie ten celownik i dystans, więc ja lepiej się czuję bez rękawic. Może dlatego, że tutaj więcej adrenaliny możesz się spodziewać. O, to też, to na pewno też, bo od adrenaliny jesteśmy wszyscy tutaj uzależnieni, bo kto nie jest uzależniony od adrenaliny, to nie wiem, to chyba go tu nie ma. Gromda jest bardzo krwawym sportem. Nie boisz się, że może coś ci się stać? Nie, no, raczej nie myślę nawet o tym, że może mi się coś stać. Kurczę, tak naprawdę życie możemy stracić idąc do sklepu, może ktoś nas walnąć na pasach i co, ale przecież nikt nie zastanawia się raczej, czy wychodząc do sklepu może zginąć. Tak samo ja nie zastanawiam się nad tym, że jak wyjdę do walki, to czy może mi się coś stać, a ja raczej myślę nad tym, żeby jak najbardziej zrealizować ten plan, który tam sobie gdzieś mi trener narzucił i o tym myślę głównie. Staram się nie zaprzątać głowy jakimiś niepotrzebnymi myślami, a to niepotrzebna myśl moim zdaniem. Ja nigdy nie byłam w klatce, ale jak widzę Gromdę, to od razu w głowie mam walki gladiatorów. Czyli po prostu wychodzisz i lecisz, prawda? I nieważne, co się wydarzy. Czy tutaj rzeczywiście tak jest? Czy idziesz i nie patrzysz? Czy możesz skrzywdzić w jakiś sposób swojego oponenta? Czy tutaj chodzi o technikę? Czy chodzi o to, żeby po prostu jak najbardziej go, że tak powiem, zmasakrować? Znaczy, tutaj chodzi o to, żeby wygrać walkę, no nie? A wchodząc do ringu, zdajesz sobie z tego sprawę, że przeciwnik będzie robił to samo, co ty. Będzie chciał za wszelką cenę wygrać tą walkę. Trzeba się liczyć z tym, że wiadomo, że można być porozbijanym mocno, ale ludzie, którzy tu przyjeżdżają, to kochają właśnie. Może to wydać się głupio, co teraz powiem, ale wydaje mi się, że jak wchodzę do ringu, to chyba jest dla mnie jakieś chyba lepsze nadużycie niż seks. No, naprawdę, to jest takie ambrozja, no, czuję się bardzo podekscytowany, no naprawdę, no to jest może, mówiłem, że może to być głupie, co powiem, ale... Nie głupie, ciekawe, bardzo interesujące. No, różnie to pewnie ludzie odbierają. Dla osób, które czują pustki i braki w swoim życiu, polecamy spróbować gromne walki na pewno, na pewno. O, to jest było ciekawe. To mnie teraz zaintrygowałeś tym. No dobrze, w takim razie... Ale nie mówię, że nie lubię seksu. Nie, no dobrze, abstrahując od tego. Dobrze, twoje przyszłe plany sportowe? Gromda? Tak. Nie, ja nie odbiegam tu gdzieś tam od raczej od gromdy. Myślę, że jak teraz pokaże się dobrze, myślę, że dostanę szansę też w grudniu, bo chciałbym się regularnie tutaj bić, chciałbym swój rekord poprawiać, bo na razie jest jeden do tyłu, mam nadzieję, że będzie 1-1, a w grudniu już 2-1. Mam nadzieję, że z każdym kolejnym miesiącem moje umiejętności będą wzrastać i że za rok, może dwa, będę mógł już bić się z topowymi zawodnikami tutaj z Gromdy, bo do tego dążę. Jasne, a nie wiem, czy słyszałeś, bo w Gromdzie 15 miał walczyć Popek z Szeligą. Niestety Szeliga dostał, możemy w cudzysłowie nazwać, bana. Jak myślisz, z kim Popek będzie walczył? Kurczę, szczerze powiedziawszy, no nie wiem, z kim Popuś mógłby zawalczyć tutaj. Może co masz w głowie kogoś, kto by pasował do jego boku? Szczerze mówiąc, to tak nawet się nad tym nie zastanawiałem. Gdzieś tam słyszałem o tej walce Popka i Szeligi. No wiadomo, stało się, co się stało. Ja tam nie chcę nawet się wypowiadać na ten temat. Kurczę, sam jestem ciekawy, szczerze mówiąc, na kogo trafi Popuś. No właśnie, ja też jestem ciekawa, próbuję tutaj się dowiedzieć i nikt nie chce mi nic powiedzieć. No właśnie, bo to jest gromda, to jest gromda właśnie. Tutaj wszystko jest w ostatniej chwili, wszyscy wiedzą dopiero. Gromda jest sportowa, freakfighty są freakfightami. Czy myślałeś kiedykolwiek o wystąpieniu we freakfightach? Znaczy, tam, żeby się tam wbijać w to towarzystwo, nie, nigdy w życiu. Jedynie, gdyby w grę wchodziły jakieś naprawdę fajne pieniądze i walka z kimś, kto ma podłoże sportowe, a nie aferkowe, że tak powiem. Dramy. Tak, dokładnie. No to wchodzi w grę taka walka, ale to tylko też w momencie, kiedy dogadam się z prezesem organizacji, bo nic za niego plecami nie mam zamiaru robić, bo to on dał mi szansę się pokazać i za to jestem mu bardzo wdzięczny. Czy ty tutaj zarabiasz na tyle w Gromdzie, żeby normalnie funkcjonować, przeżyć, czy zajmujesz się czymś innym, a to jest bardziej twoja pasja i dodatkowe źródło dochodu? Nie, to jest na dzień dzisiejszy moja pasja i dodatkowe źródło dochodu. Wiadomo, na co dzień
pracuję też sobie dorywczo na budowie i prowadzę też treningi w Gorlicach i personalne, i teraz zacząłem prowadzić grupę boksu. Serdecznie zapraszam. Gorlickie Lwy. W jakiej miejscowości? Gorlice. Gorlice. Tak. To jest województwo małopolskie. Okej, okay. Czyli to kawałek stąd. No tak, jest, jest chyba 200, tam 90 kilometrów. No ale no, tak jak mówię, mam nadzieję, że w przyszłości tak będę się rozwijał, że będę mógł już zarabiać tylko ze sportu. Tak, to jest moje marzenie, taki cel w życiu, taki, do którego dążę i jak na razie jakoś idzie. A myślałeś kiedyś o, może masz w głowie takie marzenia, żeby gdzieś poza granicami Polski wystąpić w podobnej federacji, tylko że nie polskiej? Nie myślałem, szczerze mówiąc, na ten temat. Ja na razie jakby żyję tym, co się dzieje, nie wybiegam w przód, bo wiadomo, że trzeba myśleć przyszłościowo, ale ja na razie mam roboty do zrobienia, nie myślę, tak, skupiam się na tym, co mam zrobić. Nie chcę, żeby moja głowa tam była gdzieś zajęta czymś niepotrzebnym, jak na razie. Na razie potrzebne jest mi skupienie i wsparcie, które dostaję od bliskich, i to jest mega ważne naprawdę, bo jak czujesz, że ktoś wspiera i czujesz, że ktoś chce, żeby ci wyszło, to daje potężnego kopa naprawdę. No dobrze, właśnie, tym bardziej, że powróciłeś do tych zdrowych relacji, tak, z rodziną, tym bardziej im się docenia, prawda? Tak, no właśnie, bo jeśli tam przez długi czas nasz kontakt był, jaki był, a teraz jest normalny, że tak powiem, no to naprawdę moje serduszko się cieszy.